że trudno wybrać po prostu jedną historię chyba związaną z gry w Wiśle Kraków. Drużynowo na pewno. Jeżeli chodzi o całość, o jakieś tam przeżycia, właśnie o te sukcesy, o samą grę, czy tam już zagłębić się bardziej w sposób grania, w taktyki, w spotkania, niespotkania, w boisko, bo naprawdę było tego mnóstwo i to się cały czas przewija w pamięci przy różnych okazjach. Ale jeżeli chodzi o indywidualnie, to pewnie bym kilka takich momentów znalazł. No to słucham w takim razie. U mnie to wszystko etapami się zaczęło. Pierwszy etap to był, pamiętam moment, kiedy przechodziłem do Wisły Kraków i zarząd był jeszcze wtedy podzielony. Nie wszystko należało do prezesa Cupiała, no i nie wszyscy byli zgodni co do mojego transferu ze względu na to, co działo się wcześniej w Chorzowie. W cudzysłowie walkę z korupcją, jaką urządziłem już sędziowską mafią wtedy. Oczywiście i to moje zawieszenie plus problemy, jakie tam się szykowały, no nie wszystkim to było na rękę, żebym do tej Wisły trafił w tym okresie, no ale tak jak mówię, to były początki. Szczęściem było, że poszedł trener, który wcześniej mnie trenował i on wiedział, na co mnie stać od strony boiskowej. No i pierwszym momentem to było od razu wejście w europejskie puchary, myślę, i oczywiście tutaj mistrzostwo i później gra. No i to, co się działo w meczu z Realem Saragossa, bo to jest cały czas gdzieś wracamy do tego. No właśnie, ten mecz mi bardzo dużo osób podawało wcześniej w rozmowach, no bo to rzeczywiście... Ale pewnie z różnych względów. Z różnych względów, z różnych perspektyw, no ale można to rzeczywiście rozpatrywać w takich kategoriach cudu piłkarskiego. No dobra, to fajnie, bo to akurat się spina, tam wszyscy z innej strony, no ale co ma powiedzieć zawodnik, który przegrywa pierwszy mecz 1-4, w drugim strzela bramkę samobójczą i przegrywa u siebie, to tak od mojej wewnętrznej strony, także wewnętrznie byłem emocjami targany strasznie podczas tego meczu. No ale gdzieś ta wola walki, ta siła i chęć, no nie pozwalała mi się tak jak w życiu, czy wcześniej, czy później poddawać, i tak samo było na tym boisku. A co się działo w przerwie w szatni? Jeszcze tutaj wejdę w słowo, bo tutaj też narosły legendy wokół tego, co trener Lęczyk wam mówił. On chyba sam też nie do końca wierzył w to, że to się uda. No z tego, co ja pamiętam, to niewiele się działo. Znowu tu gdzieś zerknę na moją osobę. Tylko trener wszedł, zapytał mi się po tej bramce samobójczej, czy gramy dalej do mnie. Ja mówię, no gramy. Była długa cisza, oczywiście wcześniej mówię, później się skierował do mnie, ja mu powiedziałem, że tak, chcę grać dalej. No to zrobił 3 zmiany i w zasadzie to była cała odprawa. Nic się więcej z tego, co ja pamiętam, albo gdzieś już byłem zakodowany na siebie, że nic do mnie nie docierało. Pamiętam, tylko mówi, że robimy 3 zmiany i do roboty. No jak się okazało, to wszystko, co później się działo w drugiej połowie, plus dalej moje, bo tam była taka sytuacja jeszcze, że wybiłem z pustej bramki piłkę, czyli dobrze się zachowując gdzieś, odkupując winy za tą bramkę samobójczą, no ale znowu później przyszły rzuty karne. No, trochę mnie tam kolega z drużyny wsadził na konia, bo tak jak mówię, moja głowa była pełna myśli, ale jak to nie boję się wyzwań i nie bałem się wtedy, no trener zapytał się, czy strzelam, no głupio mi było odmówić, powiedziałem, że strzelam, no efekt był taki, a nie inny. Generalnie od tego wszystko się zaczęło, gdzieś kibice w tej euforii, w tym wszystkim, no weszli w moją skórę. Powiem uczciwie, że gdzieś tak poczułem po tym meczu, że to się może udać, że to się jeszcze zbliżyło i ten awans mi pomógł w tym wszystkim oczywiście i to taki był pierwszy moment, który no mocno siedzi w mojej głowie. A wtedy też tak emocjonalnie związał się pan z Wisłą, czy to był jednak taki dłuższy czas? Ja myślę, że to rosło oczywiście, ale generalnie od początku, kiedy zaczynałem grać te pierwsze mecze w Ruchu Orzów, to bardzo mi zależało na mocnym kontakcie z kibicami, z trybunami.
No tak się wychowywałem, tak gdzieś mieszkałem, tak mnie wciągało to wszystko, co się wokół nie dzieje, że gdzieś ta bliskość z kibicami była. No i tak samo chciałem, żeby było w Wiśle. Bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby ten kontakt z publicznością był, żeby kibice mnie polubili. To było dla mnie taki jeden z najważniejszych celów i stopniowo mi się go udało realizować. Mm. Zastanawiam się też, czy tak teraz z perspektywy już czasu po zakończeniu kariery, czy bardziej takim momentem cennym są te mecze z europejskich pucharów, czy jednak Mistrzostwa Polski? Czy w ogóle da się to porównywać? To znaczy, na pewno fajnie było to i to tak żadna pycha przeze mnie nie przemawia, ale fajnie było być takim dominatorem i dominować na podwórku, czuć się pewnym, czuć się mocnym, nawet gdy były momenty, że może była gra ciut słabsza, ale wiedzieliśmy, że mamy taki power, że gdy tylko przeciwnik się uchyli na chwilę, to go trafimy i to już później będzie z górki. Bardzo mocne i fajne, tak jak mówię, takie mocne zwycięstwa kilkubramkowe. Później to raz, dwa, trzy mało i tak dalej. To na pewno to napędzało, było siłą i furtką do tych europejskiej gry, no ale gdzieś w głowach wszyscy mieliśmy, że jesteśmy bardzo ambitni ludzie i chcieliśmy się pokazać zrobiło się dla nas za ciasno na własnym podwórku i później to przejście do Europy, no chcieliśmy się zaznaczyć, pokazać, że potrafimy walczyć, wygrywać, dążyć do tego, zarabiać więcej, bo każdy z nas to miał w głowie, żeby też pod kątem finansowym, bo wiadomo, troszeczkę inaczej to było, nie tak jak teraz. No i to nas napędzało. Waszym takim przekleństwem można powiedzieć, że było to, że nie było wtedy tej reformy Platiniego, bo z jednej strony teraz możemy miło powspominać mecze z Realem Madryt, z bardzo silnymi zespołami, no ale z drugiej strony chciałoby się chyba rzeczywiście teraz z perspektywy czasu, żeby ta Wisła przynajmniej raz awansowała do Ligi Mistrzów. No to jest takie niespełnione marzenie i na pewno to wszystkim z tamtej drużyny gdzieś to po głowie chodziło, oczywiście tak było. Na początku było fajnie, była euforia, gramy Real Madryt, to sprawdzimy się na tle najlepszych piłkarzy na świecie, galaktycznych i tak dalej. Ale później, wcześniej też Barcelona oczywiście, później no to już się takie zrobiło trochę no takie ciężkie i już poza takimi, już nie ruszało nas to, że można zagrać z kimś fajnym i że można się zmierzyć. Bardziej patrzyliśmy i chcieliśmy trafić na kogoś, kogo można wyeliminować. A no nie wiem, czy nie wiem, jak życie pokazało, to czasem no jakoś te sploty wszystkich okoliczności, może gdybyśmy nawet piłkarsko gdzieś dali radę, to naprawdę z takimi przeciwnikami na tym etapie jest bardzo trudno rywalizować. Mm-hmm. A kiedy czuł pan, że ta drużyna jest najmocniejsza i rzeczywiście możecie sprawić jakąś niespodziankę, awansować do fazy grupowej? To był mecz z Panathinaikosem i w ogóle ta kampania Ligi Mistrzów, czy wskazywał pan jakąś? Nie, myślę, że wcześniejsza drużyna była mocniejsza jednak, czyli czyli okres, gdy graliśmy z Schalke i z Parmą, ta drużyna wydaje mi się, że... Te mecze też wskazał właśnie Maciej Żurawski, że to też jest taki dla niego odnośnik. Też mi się wydaje, że była mocniejsza. Może to źle zabrzmi, bo to może nie koleżeńsko, ale uważam, że... Trochę kontrowersyjnie może, że gdybyśmy mieli w tym okresie no lepszego bramkarza, mogę to śmiało już teraz powiedzieć, już inaczej mówię. Oczywiście tak gdzieś mogę to ukierunkowywać, że to nie jest kwestia tłumaczenia się, no ale dobra, no zacząłem to mówię, to jakieś mocniejsze wsparcie z tyłu, myślę, że moglibyśmy zrobić jeszcze więcej w tym okresie. No i tak jeszcze rozgrzeszając Radosława Majdana, no myślę, że też sędzia tam mocno... Nie, ja mówię, jeszcze Radka nie było w drużynie akurat wtedy, bo to mówiłem o pana Niekosie. Tak, to ja mówię już o późniejszych czasach. Mhm. Ja mówię o wcześniejszych, tam gdzie był Angelo
I o tej drużynie, jeżeli mówimy o tej według mnie najmocniejszej, to wydawało mi się, że to była ekipa na poważną grę europejską. Właśnie zawsze się mówiło, że bramkarze to jest takie przekleństwo Wisły Kraków. W pewnym sensie oczywiście, nie krzywdząc oczywiście zawodników z tamtego czasu, no ale rzeczywiście dużo było tych testów, zawodnicy przyjeżdżali, wyjeżdżali. Jak pan też do tego podchodził w ogóle w tamtym czasie? Dużo. Jako obrońca, no bo jednak musi iść ze sobą współpracować i... Dużo się działo, rzeczywiście to nie była łatwa pozycja. Tym bardziej ta grająca Wisła, która potrzebowała bramkarza, który bierze udział czynny w tej grze. Kiedyś to nie było aż takie jak dzisiaj, że kładą nacisk na bramkarzy. Dzisiaj każdy z nich potrafi dobrze wprowadzać piłkę, no prawie każdy, i dobrze grać. Wtedy było troszeczkę inaczej, a my takiego człowieka potrzebowaliśmy. No i stąd też taka presja. Trudno było właśnie znaleźć na naszym podwórku, trudno było gdzieś, no Wiśle, gdzie rzeczywiście tych ofensywnych piłkarzy się trafiało dobrze, no to o tym bramkarzu zawsze się mówiło, że nie dość, że ma na nich trudniej, ale też ciężko było znaleźć takiego kandydata, który, lub takiego bramkarza, który by można powiedzieć i przejrzeć tą historię tych spotkań i powiedzieć, o, ten bramkarz się przysłużył i to on zdobył dla Wisły, czy mistrzostwo, czy tak ewidentnie się do tego przyczynił. Wróćmy jeszcze do tych momentów, bo ja przerwałem wtedy. Co jeszcze takiego siedzi panu w pamięci, szczególnie z gry w Wiśle Kraków? No i to tak właśnie zaczyna przelatywać. Teraz patrzę, jak stoimy na tym rynku, na Sukienicach u góry, tam jak świętujemy, jak te tysiące ludzi pod nami, jak to pięknie wszystko wygląda, przejazdy tymi autobusami, te tytuły mistrzowskie. Wszystko tego jest naprawdę, ta lekcja futbolu, ta lekcja też życia, bo oprócz tego, że te sukcesy, to mieliśmy taką grupę ludzi, że pod każdym względem się napędzało. Czyli tu mówię, strona też taka intelektualna, że każdy się rozwijał, bo każdy coś miał ciekawego poza piłką nożną. Naprawdę wtedy zebrała się grupa ludzi mega ambitnych, inteligentnych, dążących do celu tak bardzo mocno. I to też było widać, bo sposób już tych słynnych naszych żartów i tej super atmosfery i tej niekończącej się szydery, no to też był na najwyższym poziomie. Z tego można bardzo dobry film nakręcić, jakby gdzieś ta kamera była tam w szatni schowana. Także no, tak jak mówię, no... Właśnie o tej szatni mi nikt nie chce opowiadać. Nikt nie chce opowiadać. No. Jednak chłopaki dalej trzymają tajemnicę. No, tak jak mówię, no każde wyjście na trening, przyjście na trening, do codzienność nawet do Wisły, to się wiązało z dużą odpowiedzialnością, jeżeli chodzi nawet o strój, o ubranie się, o sposób zachowania, żeby ktoś nie popełnił błędu na starcie, bo można było od razu być na świeczniku przez cały tydzień, także... A kto takim był? Wodzirejem wtedy szczególnie? Nie, no to tak się zmieniało, zależy, kto się pojawiał w szatni. My wtedy, no, wtedy żeśmy mocno te żarty jakoś podkręcali, czy tam Stolar, czy ja, zawsze chętnie się każdy pod to podłączał i brał w tym czynny udział. Mm-hmm. Też zastanawiam się, tak patrząc, analizując te 9 lat tak naprawdę pana Wiśle, no, bardzo dużo też było takich wyrazistych trenerów. Pytanie, z którym najlepiej się panu współpracowało, a o którym wolałby pan jednak tutaj się nie wypowiadać. No, rzeczywiście, bo to też jest jakiś rozdział i to kolejny rozdział, o którym można by gadać. Ja myślę, że tutaj to można by było nawet książkę napisać. No i to mocno, rzeczywiście. No pamiętam, no, trenera Leńczyka, bo to się tam zaczęło, później trener Nawałka. Myślę, że oczywiście będzie się wracało do tego trenera, z którym największe sukcesy, czyli do czegoś, coś, co przyszło do nas
i wciągnęło nas, można powiedzieć, z zawodu, bo trener Kasperczak, jak się pojawił w szatni, to dał nam coś takiego innego, po prostu coś się dało odczuć w powietrzu, że coś się dzieje, i to od pierwszej rozmowy, bo po przyjściu te rozmowy indywidualne z nim to trwały nawet z pół roku. Chodziliśmy na spacery przed meczami, przed czym, to on zawsze indywidualnie z kimś rozmawiał. I pamiętam właśnie, jak się trener zmieniał, przejął drużynę. Trener Kasperczak, mi udało się strzelić, a ustawił mnie z powrotem na prawą obronę, udało mi się strzelić gola wtedy z GKS-em Katowice. No i śmieję się, bo taka sytuacja, tak się poczułem mocny i no tak na euforii. I robiliśmy rozbieganie na boisku i tak podbiegam do trenera i mi tak: panie trenerze, bo ja mu tak, fajnie by to było z korzyścią dla drużyny, ja się czuję dobrze na tej prawej obronie, chciałbym tam zostać. A on tak: synek, ty byś grał tam, gdzie ja cię postawię, idź biegać. No. I tak się ta euforia od razu została stłumiona przez trenera, ale oczywiście to był ten moment, gdzie już na stałe zadomowiłem się na tym prawym wahadle, można powiedzieć. I rzeczywiście to był też taki mój mocny skok. To też są ważne słowa, bo niektórzy kibice twierdzą, że wtedy ta drużyna była taka mocna, że kto by nie był trenerem, to i tak osiągałby sukcesy. Rozumiem, że pan się z tym... Nie, to tak, to jest składowa, tak to nie działa. Nie? To ten każdy element wpinał się w całość i ten trener to był... Czuwał nad tym, roztaczał ten parasol i on wiedział, co, jak, kiedy, jak to dopasować, z kim porozmawiać. No wcześniej trenerzy by na przykład nie wpadli na to, żeby przestawić Mauro Cantoro jako defensywnego pomocnika bardziej. On przychodził do nas i był tym ofensywnym, strzelał gole, ale trener powiedział: jak chcesz grać u mnie, to musisz robić to. Ciężko było Mauro, pamiętam, że miał przeprawę, ale zawiął się bardzo mocno, kilka miesięcy to trwało i przestawił, i był bardzo mocną postacią w tym elemencie i na tej pozycji. Także no miał kilka, mnie przesunął już z powrotem na prawą obronę, poustawiał sobie klocki po swojemu. Proste elementy, takie, tak dzisiaj patrząc na to, takie proste elementy treningowe, niby proste schematy, ale tak jakoś nam to wpoił do głowy, że dla nas to się stało bardzo proste, a dla przeciwnika to dla nas bardzo skuteczne, a dla przeciwnika zabójcze. Mm-hmm. Tak, idąc już do końca pana przygody w Wiśle, no to odejście to taki najtrudniejszy moment z tych wszystkich lat, czy po drodze był jeszcze taki moment zwątpienia, czy też takiego, no taki moment jakby trudny? Były momenty trudne, był taki moment, że przedłużając ten pierwszy mój kontrakt po 4 latach, no bardzo mnie bolało to, że no cały czas zęby wyrywane z tych naszej drużyny, cały czas ci moi koledzy najlepsi, z którymi współpracowałem na boisku, odchodzili i wydawało mi się, że no dobra, ja zostaję, i znowu trzeba wszystko od nowa budować, tak sobie gdzieś w duchu myślałem. Oczywiście też mocni piłkarze dochodzili, ale mnie się wydawało, że nikt nie jest w stanie ich zastąpić, tych co było, a ja należałem do tej grupy. No i miałem takie momenty zwątpienia, że chyba to też mój czas i że powinienem odejść. No, ale później przedłużyłem umowę, rozmawiając bezpośrednio z prezesem Cupiałem. Powiedział, że dalej na mnie liczy, że chciałbym, żeby został. Gdzieś podaliśmy sobie rękę, a potem wyciągnął z szuflady ofertę. Wiesz co, mówi, miałem jednak ofertę dla ciebie. Ja mówię, to fajnie, że mi prezes mówił, że jak już jest po fakcie. No ale to był ten pierwszy moment. No i gdzieś miałem w duchu właśnie tą niespełnioną ambicję o tej Lidze Mistrzów i myślałem, że właśnie prezes Cupiał będzie bardzo mocno dalej do tego dążył i stąd też moja była decyzja, żeby jednak spróbować jeszcze walczyć o tą reprezentację, o tę Ligę Mistrzów, a później też oczywiście o grę w reprezentacji, bo to się zaczęło ze sobą układać. Mm-hmm. Kończąc tak pozytywnie, mamy 115-lecie Wisły Kraków, więc wyjątkowy jubileusz. Tutaj do kamery, co chciałby pan życzyć kibicom? Co chciałbym życzyć? No, to piękne lata i
Cieszę się, że gdzieś jestem no, w tak zasłużonym klubie. Jakąś mam swoją cegiełkę. To jest naprawdę bardzo fajne i zaczynam to coraz bardziej doceniać teraz, gdy te lata uciekają. Cieszę się, że w Wiśle zaczyna się to prostować. Dużo rozmawiam z Kubą. Zresztą świetnie współpracowaliśmy na boisku kiedyś, jak Kuba, pamiętam, przychodził na treningi, wchodził w tą drużynę, gdzieś tam przede mną biegał. Myślę, że też mu w odpowiednim momencie pomogłem na tej stronie i cieszę się, że takie osoby, taki człowiek wziął się za to ambitnie. Trochę znam Kubę też z innej strony i wierzę, że to się może udać, że nie będzie półśrodków i będzie to szło w dobrą stronę. Tego życzę oczywiście Wiśle Kraków, tego spokoju. Życzę również no, takich ludzi jak do tej pory, żeby oni dalej byli, wspierali i w tych trudnych momentach nie odwracali się od tej drużyny. Teraz mówię aktualnie. A poza tym Wisła jest historią i ta historia się obroni sama, myślę. I wierzę w to, że taki klub nawiąże do swoich tradycji i już niedługo będzie znowu siłą i potęgą nie tylko w Polsce. Super, bardzo dziękuję.